24 września 2016 roku w Bolesławcu goszczono przedstawicieli regionów granicznych z całej Europy. Wizyta studyjna w Bolesławcu była jednym z punktów trzydniowej konferencji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była bezpieczna przyszłość bez granic. Organizacja EIBR, a po polsku Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, istnieje już od kilkudziesięciu lat i zrzesza euroregiony nie tylko z Unii Europejskiej, ale również te euroregiony, które powstały poza granicami Unii Europejskiej, na przykład na granicach Rosji. W sumie euroregionów w Europie oblicza się, że jest około 250. Ogromna większość z nich należy do tego stowarzyszenia. I to stowarzyszenie spotyka się co jakiś czas. W tym roku zdecydowano o tym, że spośród tych 250 miejsc w Europie wybrano euroregion Nysa Nisanysa, bo tak to się nazywa. Nasz euroregion trójstronny, dlatego uroczystości, imprezy, konferencja odbywa się w trzech częściach euroregionu. Pierwszy dzień był w Görlitz, ta najważniejsza połączona z wyborami. I tutaj ważne, bo pan Zbigniew Kulik, nasz przedstawiciel, został wiceprezydentem stowarzyszenia. Wczoraj było w Libercu, a trzeci dzień zazwyczaj to jest wycieczka. Wycieczka, która ma pokazać fragment euroregionu. Tym razem to był Bolesławiec, w którym było co pokazać przedstawicielom euroregionów. A zobaczyli to, z czego Bolesławiec słynie. Bolesławieckie Muzeum nasi goście będą mogli obejrzeć oprócz wystaw stałych również pierwszą wystawę Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczpospolitej Polskiej, czyli przegląd całej oferty wszystkich zakładów funkcjonujących na terenie miasta i powiatu. A dodatkowo dla gości przygotowaliśmy rodzaj specjalnych warsztatów, pokazów. Jest to m.in. pokaz toczenia na kole garncarskim, tak jak to robiono 200-150 lat temu, oraz dekoracji stempelkowej, żeby goście mogli porównać, jak to robiono w wieku XIX i jak dzieje się to w zakładach dzisiaj. Przedstawiciele konferencji będą mogli zobaczyć cały proces produkcji ceramiki bolesławieckiej poprzez wszystkie działy. Myślę, że najbardziej interesującym działem będzie malarnia, jak zwykle dla gości, którzy odwiedzają zakłady ceramiczne. Tak, specjalnie tutaj dla przedstawicieli konferencji dzisiaj będziemy chcieli pokazać, jak te wyroby się produkuje. No, wykorzystując tradycyjne sposoby, czyli odlewania i formowania z masy. Ale zanim odbyła się wycieczka, podczas konferencji w Niemczech i Czechach rozmawiano o sprawach ważnych. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych ma często bezpośredni wpływ na decyzje Unii Europejskiej, przede wszystkim jeżeli chodzi o projekty transgraniczne. Euroregiony właśnie po to zorganizowały się, aby walczyć o sprawy związane z problemami społeczności żyjących na pograniczu. Nasz euroregion, euroregion Nysa, był pierwszym euroregionem, który powstał w Europie Środkowo-Wschodniej po przemianach końcówki lat 80., 90. ubiegłego wieku. Na czele tego stowarzyszenia stoi Karl-Heinz Lambers. To jest człowiek, który jest jednocześnie pierwszym wiceprezydentem w Komitecie Regionów Unii Europejskiej i on jest najczęściej sprawozdawcą, szczególnie jeśli chodzi o podsumowywanie i opracowywanie nowych programów współpracy transgranicznej. Dzisiaj tak naprawdę dyskusja się toczy, czy po 2020 roku będą istniały programy, w ramach których będziemy mogli realizować projekty dotyczące właśnie tej współpracy. A przypomnę, że my tych projektów realizujemy bardzo dużo, dlatego ta wizyta jest ważna. My jako Euroregion mamy do dyspozycji Fundusz Małych Projektów. To są projekty chyba najważniejsze, dlatego że one dotyczą kontaktów międzyludzkich. Są duże inwestycje i one mają wpływ na rozwój całego państwa, całych regionów.
a te najmniejsze pozwalają jednak poznać się ludziom od małych przedszkolaków po starszych. Cieszy fakt, że spośród 250 euroregionów na konferencję wybrano właśnie euroregion Nysa, który w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Inne euroregiony mają już nawet 50-letnią tradycję. W tej konferencji brały udział osoby z około 20 państw. Byli i Grecy, i Hiszpanie, i Rosjanie, i Finowie, a więc od Finlandii do Grecji, od Hiszpanii do Rosji. Sporo krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, ale też sporo krajów z Europy Zachodniej, gdzie te euroregiony mają znacznie większą tradycję. Wcześniej mieliśmy doroczne walne zgromadzenie, były wybory. Nasz przedstawiciel, pan Kulik, został wybrany do zarządu, jest też w roli wiceprezydenta tego stowarzyszenia, a konferencja przede wszystkim miała pokazać, podsumować pewne działania za miniony okres, ale również w przyszłym roku czeka nas przygotowany przez Komisję Europejską raport o spójności. I ta konferencja miała służyć ewentualnym korektom czy wskazówkom również w celu przygotowania tego raportu. Prezydent Piotr Roman oficjalnie przywitał przedstawicieli euroregionów z terenu całej Europy w Bolesławieckim Ratuszu w mieście Ceramiki. Przede wszystkim dziękuję Państwu za to, że zostaliście na ten trzeci dzień tej konferencji i przyjechaliście do naszego miasta. Thank you. I would like to thank you very much for staying here the third day of the conference and coming here to visit our town. Mam nadzieję, że ten dzień zostanie Wam długo w pamięci. I hope that this day will be a long remembered memory deep in your hearts. Witam wszystkich Państwa, ale przede wszystkim witam pana Karl-Heinz Lamberca, czyli szefa naszego stowarzyszenia, jednocześnie wiceprezydenta Komitetu Regionu. Życzę Państwu miłego pobytu w naszym mieście i mam nadzieję, że będzie to jakiś element naszego wspólnego spotkania. Mamy nadzieję, że dorównamy naszym kolegom, którzy organizowali spotkanie wczoraj w Görlitz, przedwczoraj w Görlitz i wczoraj w Liberec. A real challenge to organize this meeting. To było bardzo trudne do zorganizowania, te wszystkie spotkania przez trzy dni w Görlitz w Niemczech, w Libercu, w Czechach i w Bolesławcu. Ale myślę, że wszystko bardzo dobrze się udało i w tym miejscu chciałbym wielu osobom podziękować. Bo oprócz tego, że podczas konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych zapoznali się z efektami współpracy transgranicznej w tym regionie granicznym, mieli również okazję poznać jego historię, tradycje oraz różnorodność kulturową. Każdą stronę reprezentuje szef konwentu. Czechy reprezentuje hetman libereckiego kraju Martin Puta. Niemcy starosta powiatu Görlitz Bernd Lange, Polskę prezydent Bolesławca Piotr Roman. Po wspólnym śniadaniu przedstawiciele euroregionów ruszyli zwiedzać Bolesławiec, a przed ratuszem czekała na nich niespodzianka. Uliczny występ taneczny pracowni tańca współczesnego Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Przedstawiciele Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych zwiedzili w Bolesławcu ratusz, Muzeum Ceramiki, Bolesławiecką Bazylikę Maryjną, mieli okazję zapoznać się także z procesem produkcyjnym w ceramice artystycznej. Dla wielu z nich była to nie tylko pierwsza wizyta w Bolesławcu, ale również w Polsce. Konferencja euroregionów, której w tym roku tematem przewodnim była bezpieczna przyszłość bez granic, zakończyła się. A jakie wnioski po konferencji? Bardzo dobre. Kurs na Europę jest utrzymany. Następne spotkanie przedstawicieli euroregionów odbędzie się w przyszłym roku, tym razem na pograniczu hiszpańsko-portugalskim.